Jordan, N54 News. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsze wydanie zaczynamy od wiadomości lokalnych. Wielkimi krokami zbliżają się obchody upamiętniające 54. rocznicę wybuchu. Przypomnijmy, w 2023 roku w głównej siedzibie korporacji Arasaka w Night City doszło do tragicznej w skutkach detonacji taktycznej bomby atomowej. W wybuchu zginęło ponad 12 tysięcy obywateli, a kolejne tysiące zmarło w wyniku powikłań po chorobie popromiennej. Ten tragiczny akt terroru, przez niektórych uważany za bezpośrednią konsekwencję imperialistycznych zapędów Arasaki, odcisnął głębokie piętno w historii naszego miasta. A teraz ważna informacja dla wszystkich mieszkańców Watson. Jutro w całej dzielnicy odbędzie się długo wyczekiwana fumigacja kanałów, mająca raz na zawsze rozwiązać problem bezdomności. Jako że eksterminatorzy będą rozpylać w tunelach silne neurotoksyny, mieszkańcy Watson powinni trzymać się z dala od studzienek kanalizacyjnych, aby zminimalizować ryzyko zatrucia i śmierci. Czyżby czekał nas wreszcie koniec korków na wschodniej wyjazdówce? Długo oczekiwany remont trasy I-9 może rozpocząć się już w przyszłym miesiącu. Przewidywany koszt tej ogromnej inwestycji szacuje się na około 20 milionów eurodolarów. W budżecie zostały uwzględnione bariery broniące przed atakami nomadów. I to już wszystko w tym wydaniu wiadomości lokalnych. Powtarzam, wchodzimy na 01 w sektorze. Możecie wracać bez odbioru.
Stacja amerykańska Bonito. Miejsce, gdzie wszystko jest możliwe. O ile tylko jesteś w stanie ubrudzić sobie ręce. Dla innych z kolei Dogtown jest zwykłym przodem na sumieniu. Kiedyś miało to być co najmniej nowe, większe Las Vegas, ale dzisiaj z tych marzeń pozostało tylko znajome powiedzonko. Co dzieje się za murem, pozostaje za murem. Może tego się trzymajmy. Dla własnego bezpieczeństwa i świętego spokoju. Don't wake up. Lina Malina Show. Nowe odcinki w piątek. To powiesz mi, o co ci chodzi? O nic. Dobrze, nie chcę rozmawiać z tym. Hej, Vi! Gotowy? Wiesz, jak się dostać do Hiromiego? Mam to rozpykane. Ściągnęłam plany budynku. Niekompletne, ale widać na nich penthouse. Najlepiej będzie dostać się tam z poziomu technicznego. Tam jest przejście. No dobra. Ruszamy? Jasne. Wiem, ale byłoby dobrze, gdyby dzieci nie straciły matki. Fra! Bez limitu, bez zahamowań. Wy dwoje ruszacie zaraz po nas, prosto do chmur. Kurwa, nareszcie. Niepokojące doniesienia płyną z Badlandów. Uważaj na gangusów, czasem się tu kręcą. Kolejne odnotowano wzdłuż jedynki, 166 oraz 101. Według świadków jest to konflikt pomiędzy klanami nomadów. Muszę się podłączyć do panelu, tam po drugiej stronie. Zajmiesz się nimi? Zobaczą nas, chowaj się! Dać mi deliki, chodź bez słów. To się nazywa entropia. Tak? To, że rzeczy... Mordowanie. Spotkajmy się obok panelu. Co dalej? Wszyscy są już na pozycjach? Tom i Roxy powinni już być w chmurach. Na znak Majko zaczynamy. Oni uderzają w ochroniarzy, ty zdejmujesz Hiromiego. Ale najpierw musisz się dostać do penthouse'u. No dobra, to idę. Windę masz po drugiej stronie. Trzymaj się. Temu
nerwowego na bieżąco. Koszt leczenia tą innowacyjną metodą wynosi zawrotne 700 tysięcy eurodolarów miesięcznie. Strażacy drugi tydzień z rzędu zmagają się z niszczycielską falą pożarów, w których płoną szczątki Atlantic City. Jak tam sytuacja? Weszliśmy do chmur. Kto idzie na piętro? Ja się zajmę parterem. Tom bierze górę. Jesteśmy gotowi. W akcji gaśniczej życie straciło 9 strażaków, a kolejnych 40 w ciężkim stanie trafiło do szpitala z powodu oparzeń. Szwedzka Akademia przyznała tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Virginii Grantchester, nazywając jej najnowszą powieść Pośród cieni obłoni kulturowej... Okej, jestem na dachu. Zeskocz na balkon. Tylko uważaj, dobra? Cenione są zarówno przez krytyków, jak i czytelników. Jej pierwsza powieść, Na końcu wchodzą samurajowie, opublikowana została jednocześnie w 70 językach i sprzedała się w 3 milionach egzemplarzy. Pośród cieni obłoni to dramat obyczajowy osadzony w XX-wiecznej Irlandii i jest już uznawany za jedno z najwybitniejszych dzieł literatury współczesnej. Na tym kończymy wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Ma 330% dziennego zapotrzebowania na witaminy. Tiancha, jedyny napój o smaku punkwatu, którego potrzebujesz. Później będę, no. Mówiłem, że pracy mam dużo. Nie, nie czekaj. Nie chcę, kurwa, żadnej kolacji. Wszystko, co ugotujesz, i tak smakuje jak wióry. Też cię kocham. Uruchomili alarm. Spoko.
nie na długo. Kurwa! Na moim piętrze czysto! Zabiłam wszystkich. Zabiłam. Ja też! Idźcie przed kamery do pomieszczenia ochrony. Liczyłam, że narobisz mniej zamieszania po drodze. Całe szczęście, że siedzą w wirtualu, bo już by było po zabawie. Zawsze lubiłem kobiety, które potrafią docenić czyjeś starania. Ta jest wyjątkowo milutka. Ja też jej nie lubię. Za bardzo się stara. Możemy przejść do rzeczy? Dlaczego tam jest trzech typów? Co ona kombinuje? To jest nasz cel. Hiromi Sato. Kim są dwaj pozostali? To dla nich jest nasze małe przedstawienie. Hiromi odpowiada przed nimi bezpośrednio. I teraz muszą zobaczyć, jak zdycha w kałuży własnych szczyn. Umawialiśmy się na coś innego. Patrz na moją twarz, widzisz? Przyjrzyj się. Widzisz, jak bardzo mnie to nie zaskoczyło. Znam Tigersów. Dla nich władza wiąże się z siłą i z bezwzględnością. Tylko to zadziała. Maiko! Zaraz ich odłączę z wirtuala. Nie będą zadowoleni, gdy się nagle obudzą. Muszą dostać w zamian równie dobre przedstawienie. Jasne? Dobra, zrobię, co się da. Odłączaj ich. Parker, to nie jest. Co tu się dzieje? Kto to? To jest żywy dowód na to, że Hiromi Sato jest skończony. Ten najemnik raz już zakłócił spokój gości chmur. Zamordował Oswalda Foresta. A teraz wdarł się tutaj, do prywatnego apartamentu pana Sato. I to nie wszystko. Oto do czego jeszcze doprowadziła nieudolność Hiromiego. Co do kurwy? Długo przyglądałam się nieporadnym poczynaniom Hiromiego Sato. Ale teraz chyba oczywistym jest, że jego czas się skończył. I co ona odpierdala? Chmury potrzebują zmiany kierownictwa. Chwila. Maiko, chyba trochę się zagalopowałaś. Widzę, że nie wszystko macie dogadane. Musisz ich unieszkodliwić. Lalki z chmur ogłaszają niepodległość. Klub będzie teraz zarządzany przez nie same. Vi, ja będę mówiła. Tiger Claws będą dostawali swoją działkę, ale nie mają nic do powiedzenia w sprawach klubu. Natychmiast to przerwijcie! Ja nad wszystkim zapanuję. Nie potrafisz zapanować nawet nad jednym najemnikiem. Hiromi odpowie za swoją nieudolność. Później. Natomiast wy odpowiecie za impertynencję teraz! Sam cię zapierdolę! Uwielbiam! Wiesz, co się teraz stanie? Co takiego się stanie? Oni się zemszczą! Właśnie zamieniłeś chmury w tykającą bombę! Nie możesz tego wiedzieć na pewno. Może te trupy, które dzisiaj padły, wystarczą Tigersom. Sama wiesz, że oni kalkulują zyski i straty lepiej niż CEO Militechu. Z Mox w końcu dali sobie spokój. Może chmury też mają szansę na niezależność. Czas odpuścić, Maiko. Wyjdź stąd. Po prostu wyjdź. Dobra, Vi, wynoś się stamtąd. Wyjście z apartamentu jest na najniższym poziomie. Tamtędy trafisz do windy. Tom i Roxy już są bezpieczni na zewnątrz. Nikt ich nie ścigał. Zjedź na poziom ulicy. Będę czekała przy stoiskach z żarciem.
Kurwa mać. Mogłam się tego spodziewać. Pewnie planowała to od początku. Od momentu, kiedy do niej przyszliśmy. Ja pierdolę, ale byłam głupia. Czy to ma jakieś znaczenie, co ona planowała? Ważne, że osiągnęliśmy cel. Chmury należą teraz do lalek. Masz rację. O to nam przecież chodziło. I ty to sprawiłaś. Dziękuję. Do zobaczenia, Vi. Do zobaczenia, Judy.